Poniedziałek, 16 maja. Sprawdzam, czy jest 16 maja, bo 2022 to wiem, że jest. Także poniedziałek, 16 maja 2022. Czas na aktualizację. Spaceruję sobie, więc pewnie domyślacie się, gdzie jestem. Tydzień temu byłem w drodze, nie, czy już byłem w Teksasie, w drodze na rozładunek i miałem lekki katar, co przetworzyło się w taką nieciekawą chorobę. Ja nie wiem, czy to było przeziębienie, czy to była alergia, czy powiązanie dwóch, a może korona, diabli wiedzą. No w każdym razie w tydzień temu, w poniedziałek, tak, miałem zamiar rozładować, rozładowałem w poniedziałek torf w Teksasie, Huntsville, Texas, to jest jakieś 100 km od Houston na północ. No i później powiedziano mi, że nie ma nic, że i tak mam wykręcić pauzę i że mam jechać 4 godziny na południe. Ja mówię, ale ja 4 godziny nie mogę jechać, bo mi została godzina. No to wykręć pauzę, gdzie jesteś, w środę przestawisz się na południe i będziesz mógł dopiero ładować w czwartek. To jest taka ściema, bo ja dobrze, równie dobrze mógłbym ładować w środę, ale pewnie tam było dużo kierowców, mówiło, że było aż 8 kierowców z naszej firmy w Teksasie, więc muszą jakoś to rozporządzać. Więc tydzień temu w poniedziałek rozładowałem Huntsville, wykręciłem pauzę do środy w tym samym miejscu, w tej samej miejscowości. Truck stop był jakieś, ja wiem, 2 km od miejsca rozładunku. W środę przestawiłem się w okolice Corpus Christi, Texas. To jest jakieś 2 godziny pod Houston, w stronę granicy meksykańskiej. No i w czwartek rano dostałem wiadomość o tym, że mam załadunek o 3 po południu w Laredo. To jest na granicy Teksasu, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Brokuły do Montrealu. Nie czekałem długo na trucka, bo produkt już, bo to tak jest, że jak jest produkt z Meksyku, no to czeka się, aż truck przyjedzie z Meksyku, jest przeładunek. Naczepa już była przyciągnięta, tylko czekałem na celnika, żeby nadzorował przeładunek. Więc w czwartek załadowałem, ujechałem i piątek, sobota, niedziela wróciłem do Montrealu. I teraz jestem właśnie w Montrealu, ale chwila. Dzisiaj idę do pracy, już mam zlecenie, że będę jechał do Toronto. Ładuję się wieczorem, po południu w Montrealu. Szybki strzał do Toronto i jutro wracam. Także to jest to, co u mnie słychać w pięknym letnim Montrealu. Pogoda jest, można powiedzieć, jak, no może nie jak w Teksasie, bo w Teksasie jestem. W Teksasie jest bardziej gorąco. Dobrze, to jest to, co u mnie słychać. Teraz według zwyczaju odpowiem na 3 pytania. I te pytania takie będą powiązane z tym, w którą stronę będzie zmierzał mój kanał. Troszeczkę. Pytanie numer 1. Rafale, kiedy się sprężysz i twoje filmy będą bardziej na bieżąco? No więc właśnie, no mi się wydaje, że obecna formuła moich filmów się wyczerpuje i zaczyna być nudnawa. No to jest vlog, tak? Każda trasa jest podobna. Poranki są takie same, jazda jest taka sama, rozładunki i tak dalej. I te trasy się zaczynają powtarzać. Więc moje filmy, no jeszcze teraz nie będą na bieżąco, ale przed wakacjami zrobię taki tydzień albo dwa, że codziennie film, żeby przed wakacjami wszystkie filmy z tego sezonu wyładować w sieć. Znaczy już dużo filmów jest w sieci, tylko że ukryte mam zaplanowane na mniej więcej 3-4 tygodnie do przodu, ale gdy już będę szedł na wakacje, to po prostu tak, żeby jechać na wakacje za miesiąc, za półtora miesiąca, być na bieżąco na kanale i na kanale będzie spokój latem. Może tam jeden filmik wrzucę z wakacji albo coś. No i myślę, że jak wrócę we wrześniu, nie będę robił dokładnie tego, co robię teraz w filmach, czyli vlog z każdej trasy. Zresztą teraz nawet raz na jakiś czas omijam jedną trasę albo dwie, bo po prostu to by się już tak zaczęło opóźniać na moim kanale, że to by nie było sensu, a poza tym niektóre trasy są identyko. Także nie nagrywam. No i tak myślę właśnie, że od przyszłego sezonu, od września, października zmienię trochę formułę i będę mniej wrzucał filmów, mniej vlogów, a bardziej pracował nad obróbką i jakieś pomysły. No i też będę domagać się, żebym nagrywał filmy kulinarne. No. Ja w tym sezonie jakoś tak na nic nie mam czasu. Cały czas biegnę za swoim cieniem. Pytanie numer 2. Często wspominałeś, że nie możesz wozić określonych produktów żywnościowych do Stanów, nawet na własny użytek. Dlaczego tak jest? To jest pytanie, które powraca często. No,
Nie wiem, dlaczego tak jest. Spytajcie ustawodawcy. Ogólnie jak się wjeżdża do Kanady, czy to z Europy, czy z... ze Stanów właśnie nie, ze Stanów nie sprawdzają. To nie można nic przywozić świeżego, ani mięsa, ani nasion i tak dalej. A Stany, no tam jest dużo, przeważnie Kalifornia i Floryda, nie? Oni jeszcze na swoich granicach kontrolują świeże warzywa i owoce. To nie jest nic nadzwyczajnego, bo jak byłem w Australii, to w Australii, wewnątrz Australii też są kontrole. Po prostu nie chcą, żeby się jakieś choroby roznosiły, ale mi się wydaje, że Ameryka i Kanada są dość blisko położone i tak naprawdę chodzi o Kalifornię i Florydę. No, mogliby nam dać spokój, żeby można było przewozić ten warzywa i owoce, no ale niestety to się nie dzieje. To chodzi też o kasę, nie? Na przykład ten ładunek broku, który wiozłem z Teksasu, musiał być pod plombą, musiał być opłacony tranzyt, bo niby jest zakazanym produktem w Stanach, a wcale nie, bo w Stanach też można kupić brokuły z Meksyku. Także to jest tak. I pytanie numer 3. Jaki mam plan na emeryturę? No, mam wiele planów, ale jeszcze na emeryturę nie mam zamiaru iść. Cały czas myślę nad żaglówką. Później zmieniam i myślę nad gdzieś domkiem w lesie. Albo może, no nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jeszcze o tym nie myślę, bo jeszcze nie jest czas na emeryturę. Taki to był tych 3 pytań. Taki to był typ aktualizacji z Montrealu. Letniego, wiosennego. Jaki sobie myślicie? Zadawajcie kolejne pytania. Odpowiem za tydzień. A gdzie będę za tydzień? Mam pewien pomysł, gdzie będę, ale jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. Wiem, że nie na tym kontynencie. To tyle, pa!